2 godziny w maratonie. Magiczna bariera, która do niedawna zdawała się być zupełnie nieosiągalna dla człowieka. Jesienią 2019 roku we Wiedniu legendarny już Eliud Kipchoge odmienił spojrzenie na tę sprawę. W specjalnie zorganizowanej próbie Ineos 159 Challenge dystans 42 195 metrów pokonał w czasie 1 godziny 59 minut i 40 sekund. Było to swego rodzaju przypieczętowanie motto Kipchoge, czyli No Human is Limited. Nie udało mu się jednak powtórzyć tego wyczynu w oficjalnym biegu, a na horyzoncie ukazał się zupełnie nowy kandydat, mogący realnie myśleć o mitycznej jedynce z przodu. Kandydatem był tym nie kto inny niż młody, urodzony w 1999 roku reprezentant Kenii, Kelvin Kiptum. W zaledwie 4. ukończonym biegu na dystansie maratonu, 8 października 2023 roku w Chicago, odebrał rekord świata Eliudowi Kipchoge i jako pierwszy w historii pokonał oficjalnie ten dystans w czasie poniżej 2 godzin i 1 minuty, a dokładnie było to 2 godziny i 35 sekund. Niestety, ku niedowierzaniu i rozpaczy całego świata biegowego, 11 lutego opublikowana została tragiczna informacja o śmierci zaledwie 24-letniego Kenijczyka oraz jego trenera. Zgon wybitnego sportowca nastąpił w wyniku obrażeń czaszki poniesionych w trakcie wypadku samochodowego w Kenii. Kilka dni temu odbył się pogrzeb o charakterze narodowej żałoby, w którym uczestniczyły setki osób, w tym takie persony jak prezydent Kenii William Ruto czy prezydent World Athletics Sebastian Coe. Nigdy nie dowiemy się, co jeszcze pokazałby ten niesamowicie utalentowany chłopak, lecz z pewnością na zawsze zapisał się na kartach historii i pamięć o nim nie zginie. Siemanko, ja jestem Bruno i witam Cię w kolejnym odcinku z serii Lekko Newsy, gdzie omawiam najważniejsze wydarzenia ze świata lekkiej atletyki i biegania z ostatnich tygodni. W ostatnim czasie naprawdę dużo się wydarzyło, więc nie zwlekamy i lecimy z tematem. Zaczniemy sobie od naszej rodzimej polskiej sceny lekkoatletycznej, a konkretnie od halowych mistrzostw Polski, które odbyły się w weekend 17 i 18 lutego w Toruniu. Mogliśmy na nich obserwować twarze polskiej lekkiej atletyki i doświadczyć wielu wspaniałych emocji. Również na trybunach nie zabrakło sław takich jak Marcin Lewandowski czy Ada Sułek, która niedawno temu urodziła, ale już głową jest z pewnością w przygotowaniach do igrzysk w Paryżu. Wymienię tutaj najważniejsze rezultaty, gdyż omówienie każdej konkurencji z osobna zajęłoby naprawdę sporo czasu, a nie o to w tym formacie chodzi. W biegu na 60 metrów kobiet Ewa Swoboda nie dała szans rywalkom i z czasem 7.05 pewnie sięgnęła po zwycięstwo. Za to w finałowym biegu mężczyzn zaciętą walkę stoczyli Oliver Wdowik oraz Artur Brzozowski. Ostatecznie to Wdowik okazał się lepszy i z czasem 6.64 sięgnął po złoto, o 1/100 wyprzedzają Brzozowskiego. W biegu na 60 metrów kobiet przez płotki mistrzyni Europy z dystansu 100 metrów przez płotki Pia Skrzyszowska sięgnęła po złoto, pewnie zwyciężając w czasie 7.92. Jest to pierwsze halowe mistrzostwo kraju Pii, mimo jej znaczącego dorobku medalowego i wynikowego. W biegu na 1500 metrów kobiet po zaciętej walce zwyciężyła Martyna Galant, wyprzedzając Weronikę Lizakowską oraz Aleksandrę Płocińską. Finiszowały one odpowiednio w czasach 4.24.36, 4.24.56 oraz 4.26.42. Za to wśród mężczyzn na tym samym dystansie zaciętą walkę o medale stoczyli Filip Rak, Maciej Wyderka oraz Andrzej Kowalczyk. Zameldowali się oni na mecie w czasach 3.49.54, 3.50.27 oraz 3.51.03. Czuję się też obowiązany wspomnieć, że wśród młodzieżowców brąz zgarnął Wiktor Antosz z czasem 3.55.33, zatem Kraków Athletics Team wraca do domu z dwoma brązowymi blachami, Andrzeja i
Wiktora. W pięcioboju kobiet, korzystając z nieobecności Adrianny Sułek, zwyciężyła Paulina Ligarska, uzyskując dobry wynik 4438 punktów. W biegu na 60 metrów przez płotki, mimo niezbyt dobrej reakcji startowej, Jakub Szymański spisał się naprawdę super i odniósł pewną wygraną z czasem 7 sekund 50 setnych. Duże emocji przyniósł finał skoku o tyczce mężczyzn. Zaciętą walkę o zwycięstwo toczyli Piotr Lisek oraz Robert Sobera. Lisek w pierwszych próbach zaliczył wysokości 5,40 oraz 5,60. Po nieudanym podejściu na 5,70 przeskoczył od razu na wyższe wysokości 5,75 i 5,80, które również przeskoczył za pierwszym podejściem. Sobera z kolei po zaliczeniu wysokości 5,75 nie zdołał uporać się z wysokością 5,80 w pierwszej próbie. Zatem mimo zaliczenia ostatecznie tej samej wysokości, to Lisek został mistrzem kraju, gdyż zrobił to wcześniej. Po pasjonującej rywalizacji w biegu na 400 metrów mężczyzn po złoty medal sięgnął Jakub Rzeźniczak w 47,16, wyprzedzając na ostatnich metrach Maksymiliana Szweda, a tuż za nimi finiszował Patryk Grzegorzewicz. W biegu na 800 metrów pań w pewnym stylu, prowadząc od startu do mety, zwyciężyła Anna Wielgosz z czasem 2:02.81. Wśród mężczyzn za to pewnie triumfował Mateusz Borkowski w czasie 1:46.78. Bieg na 3000 metrów kobiet wygrała Weronika Lizakowska z czasem 8:51.74. Warto wspomnieć również o świetnym wyniku młodziutkiej Zuzanny Wiernickiej, która czasem 9 minut 8 sekund i 10 setnych otarła się o rekord Polski nikogo innego jak Sophie Enaui w kategorii U20. Skoków dal dość niespodziewanie mistrzynią Polski została Anna Matuszewicz, która w szóstej serii osiągnęła wynik 6,44 i o 1 cm pokonała Nikolę Chorowską. W biegu na 3000 metrów panów po ekscytującym finiszu zwyciężył Filip Rak z czasem 7 minut 56 sekund 51 setnych, a za jego plecami finiszowali Michał Groberski oraz Kamil Herzyk. Gwoździem programu drugiego dnia myślę, że był jednak historyczny wynik Mariki Popowicz-Drapały, która z czasem 51,87 ustanowiła nowy rekord świata Masters w biegu na 400 metrów na hali. Tym samym pokonała również takie osobistości jak Justyna Święty-Ersetycz, Kinga Gacka czy Iga Baumgart-Witan. Warto wspomnieć, że do niedawna Marika specjalizowała się w biegach na dystansach od 60 do 200 metrów, a 400 jest dla niej czymś nowym, więc tym bardziej jest to osiągnięcie godne podziwu. Jednak nie tylko w Toruniu w ten weekend szybko Polacy biegali, gdyż w trakcie maratonu w Sewilli Mateusz Kaczor drugi raz startując na dystansie maratonu uzyskał czas 2 godziny, 9 minut i 34 sekundy, co jest trzecim wynikiem w polskich tabelach historycznych oraz daje mu kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, które w pierwszej połowie czerwca odbywać będą się w Rzymie. Warto dodać, iż pierwszą połowę dystansu Kaczor pokonał w tempie, które dałoby mu kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie, czyli na 2 godziny i 8 minut z niskim hakiem. Tydzień wcześniej na nowo otwartej hali lekkoatletycznej we Wrocławiu odbywały się halowe Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych w lekkiej atletyce, gdzie również byliśmy świadkami wielu fenomenalnych wyników, jednak uważam, że kilka z nich zasługuje na szczególne wyróżnienie. W finale biegu na 200 metrów juniorek młodszych Aleksandra Jesz poprawiła rekord Polski o 0,02 sekundy i uzyskała tym samym czas 24,51. Chwilę później w finale biegu na 200 metrów chłopaków w tej samej kategorii wiekowej Fabian Brylowski wygrał z czasem 21,51 i również o 0,02 poprawił poprzedni rekord kraju. Zostajemy cały czas wśród juniorów młodszych i tutaj w biegu na 300 metrów Zofia Tomczyk 0,02 sekundy poprawiła rekord Polski należący do Korneli Lesiewicz i wygrała konkurencję z czasem 37 sekund 98 setnych. To nie tylko rekord kraju, ale także najlepszy w tej kategorii wiekowej w tym roku wynik na hali na świecie. Wśród panów na tym samym dystansie, w tej samej kategorii wiekowej, triumfował Stanisław Strzelecki z nowym rekordem Polski 33,55. No i na koniec, jak dla mnie największa bomba, może dlatego, iż jest to zawodnik z klubu, z którego się wywodzę, w biegu na 600 metrów juniorów młodszych Łukasz Zaczyk
totalnie zdominował i rozjechał zarówno konkurencję, jak i poprzedni rekord Polski juniorów młodszych. Prowadząc od początku do końca, uzyskał czas 1:18.98, co ponad sekundę poprawia rekord Polski i jest najlepszym w tym roku wynikiem na hali w Europie wśród juniorów młodszych. Ten sam weekend, bo w sobotę 10 lutego za oceanem na hali w Bostonie Nikodem Dworczak wyśrubował swój własny rekord Polski w biegu na 5000 metrów na hali i wynosi on od teraz 13 minut 51 sekund i 92 setne sekundy. Poprzedni rekord zawodnik ustanowił w grudniu, więc widać, że w tym czasie forma jeszcze wyraźnie poszła do góry. Cofając się o kolejne kilka dni, do dnia 6 lutego, do meetingu Copernicus Cup, warto wspomnieć o rekordzie Polski młodzieżowców Filipa Raka, który ustanowił w biegu na 1500 metrów z czasem 3:37:30. Odebrał go po całym tygodniu Maćkowi Wyderce i wyśrubował o ponad kolejną sekundę. Ostatnim newsem na dziś jest halowy rekord świata Josha Kera w biegu na 2 mile, który od teraz wynosi 8 minut i 67 sekund. Brytyjczyk pobił o niemal 3 sekundy rekord wcześniej należący do samego Sir Mo Farah, a warto również dodać, iż drugi na mecie w tym samym biegu Grant Fisher niemal nie zszedł również poniżej starego rekordu. Wspominając o tym rekordzie, warto dodać, iż medialne potyczki na linii Kerr Ingebrigtsen dalej trwają. W jednym z ostatnich wywiadów dla norweskich mediów Ingebrigtsen powiedział, zapytany, że gdyby biegł razem z Kerrem, to pokonałby go ze związanymi oczami. Dajcie znać, co myślicie o takich dymach w lekkiej. Według mnie bardzo spoko, że coś się dzieje i nie jest nudno. I robi się nieco ciekawiej w tym smutnym jak sporcie. Na dziś to tyle. Jeżeli się podobało, koniecznie zostaw łapkę w górę. Swoimi przemyśleniami podziel się na dole w komentarzu. I miło będzie mi, jeżeli ten komentarz udostępnisz, czy pokażesz swojej rodzince, znajomym, kotu, psu, szczurowi, co tam w domu trzymasz. No i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie.